moi drodzy, witam was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy test, szybki test będzie. Nie będę was zarządzał tutaj szczegółami technicznymi. To na stronie producenta, ja wam powiem o najważniejszych parametrach. Podobno według producenta, czyli według Hikvision, najszybszy aktualnie i najbardziej opłacalny, znaczy może inaczej, najbardziej opłacalny w swojej klasie dysk M2 NVMe Gen 4 o prędkości do 7400 MB, tylko nie podali, czy przy zapisie, czy przy odczycie. Zakładam, że przy odczycie, o pojemności 1 TB. Ciekawe, czemu to też świeci tutaj, ta mini osłona na pamięciach i kontrolerze. Hikvision G4000. Taki dysk dzisiaj sobie przetestujemy, że tak powiem, zrobimy takiego vloga testowego, tak naprawdę, więc na bieżąco będę komentował to, co będziecie widzieli na ekranie podczas moich testów tego dysku. Zapraszam. Zrobimy sobie mały unboxing, pudełeczko standardowe, jak w przypadku nawet dysków konkurencji. Wygląda bardzo podobnie. W środku jest jakaś instrukcja obsługi, informacje o gwarancji, o tym jak zamontować dysk, jakbyśmy nie wiedzieli, którą stroną, jakie są standardy, bla, 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 bla. Proszę, mamy śrubokręt, mamy jedną śrubkę. To fajnie, bo czasem brakuje. No i sam dysk zapakowany w takim blistrze plastikowym. Nie, on nie świeci, to jest za cienkie i to jest papierowe. To jest tylko taki bajer, może świeci w ultrafiolecie. Do taką farbę dali, ale na pewno jest to podświetlane przez RGB. Może i dobrze, bo szkoda by było tej blaszki i tak przykrytej przez gruby zapewne radiator naszej płyty głównej. Kilka słów o tym dysku wam powiem. Najważniejszych parametrów technicznych. M2 NVMe oparty jest o kontroler Maxio MAP 1602, pamięci NANDy 3D TLC, odczyt do 7450 MB na sekundę, a zapis do 6750 MB na sekundę. Ale wiecie, co jest najfajniejsze w tym? Najfajniejsze jest to, że ma bardzo, bardzo, bardzo duże TBW, 1800 TBW, to jest naprawdę spora ilość danych, którą możemy sobie na nim zapisać bez utraty tak naprawdę żywotności tego dysku. Gwarancja na niego to jest 60 miesięcy i cena myślę, że bardzo atrakcyjna, ale o cenie porozmawiamy na końcu. Podlinkuję go też wam pod filmem, jak podobnie podlinkuję inne polecane przeze mnie dyski M2 NVMe. Zobaczmy, jak on się sprawuje na mojej platformie testowej. I od razu taka ciekawostka, dysk był nowy, wyjęty z opakowania, a jak widzicie na załączonym obrazku jest już sformatowany. Nawet otworzyłem zarządzanie komputerem i menadżera dysków, zarządzanie dyskami, żeby go stworzyć, partycję i sformatować, ale on już jest sformatowany, przygotowany do pracy w NTFS, sformatowany, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, dla niektórych dobrze, bo nie będą musieli się z tym bawić. Wpinają dysk do płyty głównej i od razu jest widoczny przez system, a dla niektórych może być to podejrzane, ale pomijmy jakieś tam teorie spiskowe, nazwany jest Hikvision G4000, czyli tak naprawdę jak się model nazywa, więc przejdźmy teraz do syntetyków na początek. Ustawmy sobie D, Z to jest sieciowy D. Spotkamy się za chwileczkę, jak się one skończą robić. I już po pierwszym teście Crystal Disk Mark. I powiem wam, że parametry odczytu i zapisu są naprawdę rewelacyjne. Ponad 7000 MB na sekundę odczyt i ponad 6500 MB na sekundę zapis. Próbki tutaj również bardzo ładnie wyszły, 740 i 520. I odczyt, zapis sekwencyjny jest po prostu rewelacyjny. Troszkę słabi, ale i tak bardzo ładnie z odczytem przy próbkach 4K, ale przy zapisie już jest rewelacyjnie, więc syntetyczne testy, syntetyczne parametry tego dysku wyglądają naprawdę bardzo obiecująco. Ciachniemy jeszcze AES SSD benchmarka. Nie nagrywam tego OBS-em, tak mówię gwoli wyjaśnienia, żeby nie dociążać dodatkowo procesora, który też jest wykorzystywany przy obsłudze dysku NVMe, więc nagrywam to kamerą. Więc jedziemy z AES SSD i spotykamy się też za chwileczkę na pozostałych dwóch testach, które są w tym programie zaimplementowane, albo nawet poczekamy sobie razem, zobaczymy jak szybko on to zrobi. Wyniki naprawdę wyglądają fajnie już na początku. AES SSD zaniża wyniki odczytu i zapisu ze względu na to, że preferuje on inny typ kontrolera. Więc tutaj przy tym kontrolerze i przy innych kontrolerach będzie, te wyniki są zdecydowanie słabsze. Natomiast podsumowanie wygląda pięknie, 7036 punktów. Rewelacyjny wynik, szybki czas dostępu, także tutaj jest jak najbardziej na plus, nie mam się tak naprawdę czego przyczepić. Zrobimy sobie jeszcze test kopiowania, proszę bardzo. Odczyt przy kopiowaniu 4000 MB na sekundę, dostęp 0,20
0,8 sekundy do ISO, program jeszcze ma oblicza, 488 MB na sekundę i gry 1500 MB na sekundę. To jeszcze jeden test można zrobić, test kompresji, niech sobie zrobi, niech sobie przejdzie. Przejdziemy przez to razem, jak się komuś spieszy, to niech sobie przewinie o 30 sekund do przodu, bo zaraz on skończy. Bardzo ładnie tutaj wyszło, 5500 zapis i odczyt na poziomie zasłania mistrzałka też 6000 MB na sekundę. Tak jak mówię, te wyniki w tym programie są zaniżone, ale jak na ten program i jak na to, jak on współpracuje, raczej nie współpracuje, tylko zaniża wyniki z niektórych kontrolerów, to jest bardzo ładnie. Więc syntetyki uważam, że jest ok. Teraz zobaczymy, jak w praktyce będzie z kopiowaniem plików z dysku NVMe na dysk NVMe. Tutaj macie temperatury tego dysku Hikvision, to jest mój systemowy, więc na to nie patrzcie. Patrzcie na to, temperatury w tym momencie ma 43 stopnie, maksymalna była ma 42 stopnie. To jest cieplejszego czujnika, który jest umieszczony w kontrolerze. Drugi odczyt to jest odczyt z pamięci 3D, więc na to też możecie sobie popatrzeć. A będziemy kopiowali cały mój katalog z wideo, to są jakieś tam zrzuty porobione podczas różnych testów tak naprawdę dla Was, na dysk D, czyli na Hikvision. Zobaczymy, jak szybko mu to pójdzie i jak szybko wysyci bufor, o ile wysyci. 500, 600, 700, 800, 1,5 giga. I tutaj już wysyca powoli bufor przy samym końcu. Wszystkie pliki miały ponad 8 GB, więc uważam, że bardzo fajnie. Dopiero przy końcówce 8 GB kopiowania wysycił sobie ten bufor i zwolnił do 200 chyba tam megabajtów na sekundę było, ale później szybko go opróżnił i zaczął się podnosić, ale już skończył kopiowanie. Więc całkiem nieźle, według mnie. Dobrze, przygotowałem sobie takie 3 pliki, łącznie mają ponad 20 GB grubości. Jeden jest 10 GB z kawałkiem i dwa są po 5150 MB. Więc sobie je skopiujemy, ponad 20 GB poleci na dysk Hikvision, Hikvision, co ja z tym Hik mam. Kopiowanie tutaj i zobaczymy, jak szybko to zrobi. Wow! No powiem Wam szczerze, że jestem w szoku. Widzieliście to? 20 GB, a maksymalna temperatura dysku nawet nie drgnęła tak naprawdę. 43 stopnie, czyli dobił do tej, jaką miał maksymalną z 42, które miał wcześniej. O 1 stopień się podniosła temperatura. Jestem w szoku, jak ten ładnie cache i bufor tutaj pracuje. Przy dużych plikach, przy mniejszych, jak widzieliście, on się szybciej wysyca i wypełnia. Mniej więcej chyba tam było około 7 GB i później nastąpiło wysycenie przy kopiowaniu mniejszych plików. Natomiast przy dużych plikach on sobie pięknie tutaj jedzie, kopiuje i na bieżąco opróżnia. Więc praktycznie przy ponad 20 GB plikach mieliśmy transfer non-stop prawie najwyższy. Więc bardzo, bardzo fajnie tutaj według mnie. No, jestem zaskoczony, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym, no. Okej. Okay. Hikvision Storage to jest strona producenta, na której właśnie możemy sobie obejrzeć ten dysk NVMe G4000 o pojemności 1 terabajta. Dostępny jest w pojemnościach od 512 do 2 terabajtów. I tak naprawdę jeszcze sprawdźmy, bo jedno mnie interesuje, ja nie znalazłem wcześniej informacji o pojemności pamięci cache i jej rodzaju. Tutaj też widzę, że niestety nie jest to podane. Widzimy tylko, że powyżej 70 stopni może osiągać throttling, bo pracuje do 70 stopni, ale myślę, że to mu nie grozi, bo te temperatury podczas kopiowania tych 20 GB plików osiągnęły 43 stopnie. 3D TLC NAND, MTBF, ile tu jest zer? 2 miliony godzin bezawaryjnej pracy, TBW 1800. Przy 2-terabajtowym dysku będzie to 3600 TBW, więc naprawdę świetny parametr niezawodności tego dysku, wytrzymałości tak naprawdę zapisów tego dysku i nadal nie wiemy, jaki jest tutaj zastosowany cache i jak duży i na jakich pamięciach jest on zrobiony. Także tego Wam nie powiem. No niestety. Poszukamy sobie, moi drodzy, podobnych podzespołów, znaczy dysków o podobnej prędkości i zobaczymy, jaka będzie cena tych dysków tak naprawdę. Wybierzmy sobie 1 terabajt, bo to jest ważne. Poszukamy tego na stronie oczywiście sklepu Morele.net. Wybierzemy sobie dyski PCIe, bo takie akurat nie potrzebujemy. Tutaj trzeba sobie wybrać Gen 4, proszę bardzo, NVMe, tak jest.
I powiem Wam, że ten Hikvision kosztuje, moi drodzy, około 420 zł. Pamiętajcie, że ma zapis odczyt 7,5 i zapis 6,5, więc szukamy takiego dysku. Tu jest troszkę wyższy, Lexar NM800. On kosztuje 389 zł, czyli jakieś 30 zł tańszy jest od Hikvision. Ma co prawda troszeczkę niższy zapis, ale jeszcze to, co mnie interesuje, moi drodzy, to jest jego TBW tak naprawdę, bo jeżeli mamy porównywać już dyski o podobnych parametrach, podobnej cenie, to trzeba jeszcze sprawdzić, jakie będzie TBW. 1000, a tam było 1800, więc o prawie połowę mniejsze TBW za 30 zł mniej w cenie, 40 zł mniej. Więc wydaje mi się, że ten Hikvision 1TB G4000, Morela go jeszcze na razie nie ma, widzicie? Nie ma, wpiszemy sobie, znajduje nam cokolwiek innego, nawet piłkę do kosza, ale nie dysk Hikvision G4000. Natomiast jak poszukamy Hikvision w Morela, to znajdziemy dużo rzeczy. Generalnie Hikvision specjalizowało się na początku swojej kariery, że tak powiem, w produkcji sprzętu do monitoringu, czyli kamer IP, kamer do monitoringu przewodowego, bezprzewodowego, później weszli w pamięci. A propos pamięci, to tutaj mam dwie takie kości, które też Wam mogę pokazać. 2x16 GB, 3200 MHz z podświetleniem RGB, które też są w bardzo przyzwoitych pieniądzach do kupienia. To tak jeszcze gwoli informacji, abstrahując od tego dysku NVMe, że Hikvision oprócz kamer, oprócz tego, w co teraz weszło, czyli dysków NVMe szybkich, bo normalne SSD-ki to już też produkowali od jakiegoś czasu, to mają oczywiście jeszcze pamięć RAM do naszych komputerów. Coś można sobie też od nich, nie tylko z dysków SSD monitoringu, wybrać. Czas na krótkie podsumowanie, moi drodzy. Vlogowo dzisiaj będzie podsumowanie bez mojej facjaty, za to z najważniejszym bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli z dyskiem Hikvision 1TB. Uważam, że w cenie około 420-430 zł, linki do Ceneo znajdziecie pod filmem w opisie, jest to bardzo dobra cena, jak za dysk tak szybki, który ma tak duże TBW. Więc dla osób, które planują zakup na długie, może nie lata, no ale w sumie to lata, myślę, że to będzie bardzo fajny wybór. 1800 TBW to naprawdę trzeba się namęczyć, żeby zapełnić ten dysk i wykorzystać do końca jego pojemność, jego żywotność tak naprawdę. Więc od razu dla tego dysku leci moja rekomendacja i wyróżnienie za wydajność. Linki do pozostałych lubianych przeze mnie dysków, które szczycą się bezawaryjnością bądź też szybkością pracy, znajdziecie pod filmem w opisie do sklepu Morel.net. A ode mnie to tyle z tego szybkiego vlogowego testu nowego dysku Hikvision G4000 o pojemności 1 TB. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i poznałem Was w Videoblog Tech. Cześć!